Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku pytaliśmy na WL-kę. Ogólnie były bardzo dziwne osobistości. Nawet osobistości, które uciekały, ponieważ się przestraszyły pytań. Więc jeżeli odcinek się wam spodoba, zostawcie 1200 łapek w 24 godziny. No i na szybko wlatuje kolejny odcinek. No i subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, bo jak nie subskrybujesz, to masz małego siurka. Jakie on ma wspólne serwery? Heist, Only, Shaders, Trójca, dobra, to jest bojówkarz. Halo. O, halo. Proszę tutaj nie przeklinać, proszę... O. Oj, oj, oj. Z kulturą osobistą proszę podejść tutaj do WL-ki, bo pan przyzywać WL-kę, mam rozumieć. Ja mam pytanie, pan jest w ogóle przygotowany do tego? O. Ile posiadasz wiosen? A, 15. Dobrze, czy według ciebie jesteś roleplayowcem, czy jesteś psychopatą i jesteś bojówkarzem? Nie no, roleplayowcem chyba, nie? To musisz być pewny swych odpowiedzi. No jest szansa 1 na milion, że akurat ty mnie będziesz przepytywał. Peski tu, szansa 1 na miliard nawet, bo ja tu wchodzę tylko wtedy, kiedy nagrywam. Ale mniejsza, teraz nie nagrywam. Teraz z pasji przyszedłem, wiesz? No, smacznego. Opowiedz mi historię postaci, co chciałbyś odgrywać na serwerze. Urodzona 1997 roku. Była kierowcą rajdowym. Podczas wyścigu został wypadek. Ciężkie złamania. Otwarte, zamknięte, tego typu. Tam, gdzie był, no nie dało się zrobić tej operacji, więc musieli polecieć do Los Santos. No i akurat rodzina powiedziała, że fajnie tu się mieszka i możemy tu zostać, nie? A ja mam pytanie. No. Było to kreatywne według ciebie? Nie. Bo tak, pierwsze zastrzeżenie, jakie mam do ciebie. Nie usłyszałem nic o dzieciństwie, czy ci nie wiem, tam czy cokolwiek. Nic nie usłyszałem o dzieciństwie, tylko zacząłeś od środka. Rodzina nie jest ani biedna, ani bogata, jest taka, wiesz, średnia, że stać na normalne rzeczy, ale nie wybujania. O, sorry, no. Zabrać dupy w troki i polecieć do Los Santos, bo tam akurat lekarze powiedzieli, że... Powiedz mi jedną rzecz. No. Jakiego mikrofonu nie lubi Fritz? No, jakiego mikrofonu nie lubi Fritz? Nie wiem, o co ci chodzi. A, mini Majka, dobra, skumam. Wow. Mini Majka. Taki żart, wiesz, taki ma być śmiesznie, zabawny. Inside joke, no. Teraz wyobraź sobie, jesteś wczuty w roleplay, jesteś z ziomeczkiem, jedziesz w ogóle, stajesz na chodniku, sprzedaje cię na... I widzisz nagle powiadomienie, 5 minut restart. I jak powiadomisz go, że jakby spotykacie się w tym samym miejscu po restarcie, nie wykorzystując czatu local OOC. No i tutaj kreatywność twoja. Coś mnie akurat dzisiaj tak łeb boli, ale nie mówiłem, bo brałem wcześniej leki, ale teraz bym nie wytrzymał, więc muszę spadać na chatę. Zdzwonimy się. No i mniej więcej, żeby to było wieczorem, nie? Nie było aż tak nas widać. Co to jest w ogóle RP roleplay? Wrócicie się w postać, nie? To co powiedziałeś, to jest IC. Teraz. No tak. Odgrywasz prawdziwe życie, nie? W grze komputerowej. O to chodzi. Co to jest imersja? Odgrywanie postaci. Przykład imersji. Odgrywanie. Me wyciąga pistolet z broni. Niestety, jest to twój trzeci błąd. Nie wiem, tak... Na żywioł poszedłem, nie? No to masz po prostu, jakby wczucić się w naszą postać, to plus minus powiedziałeś, ale nie umiałeś podać przykładu. Jak już powiedziałeś, co to jest imersja, no to jednak na przykład, nie wiem, walisz autem w ścianę, to odgrywasz ból, no nie? No tak. No to czyli się wczuwa. No, że jak ktoś się postrzelił, no to odgrywasz błąd. No, no musisz ogarnąć tam wszystko jeszcze raz, nie? Widzowie! Niestety. Krasz sobie nie poradził, ale tu mam jakieś dziwne światło i będę pewnie prześwietlony, będę musiał to przyciemniać. Ciężko. Kogo by tu wziąć jakiegoś syna? On brzmi na kastrata, znaczy on ma nick kastratowski. Halo. Hema. A ty jesteś czarnoskóry? Nie. To czemu masz na awatarze czarnoskórego? Bo to Spider-Man. A. Ja na przykład mam na awatarze czarnoskórego, bo jestem czarnoskóry. Aha, no to tak też mam. Nie no, myślałem, że odgrywasz, wiesz, no, w rzeczywistości czarnoskórego, nie, to nie. Nie ma problemu, tutaj nikt nie dyskryminuje. Powiedz mi w ogóle, ty jesteś przygotowany, czy tak średnio? Tak, przygotowany. Dobrze, a jesteś przygotowany tak jak poprzednik, czy masz w ogóle historię postaci, cokolwiek? Historię postaci mogę wymyślić w 2 sekundy. Jasne, proszę mi wymyślić obszerną historię postaci na 2 minuty. Don Bratan był mechanikiem, może go zwolnili, bo nic nie umiał w tej mechanice, a się okazało później, że umiał. Rodzice go zostawili, bo nie przynosił pieniędzy do domu, więc postanowił, że przyjedzie do Los Santos, przyleci. Ja ci przed chwilą powiedziałem 2 minuty, a ty mi powiedziałeś 2 zdania. Tak, no musisz sobie historię postaci napisać, teraz ci daję niezdane. Ale musisz napisać historię postaci, bo ty po pierwsze zacząłeś historię postaci od środka, a nie od tego, że nie wiem, urodziłeś się tu i tu, miałeś rodziców, bla bla, ja wiem tylko od środka na przykład, nie? VHS. Halo, otrzymujesz przerwę na godzinę, synu. Czemu on wchodzi na te kanały? On jest upierdzony, tu się nie wchodzi, macie czekać na poczekalni. Dobra, kolejny muzy. Halo? Siemo. Słuchasz muzy? To oczywiście, że tak. A powiedz mi, ty w ogóle jesteś przygotowany, czy przyjedziesz tu marnować mój czas? Nie, ja jestem przygotowany. Kiedykolwiek WL-kę w życiu? No, jak słychać po moim głosie, to chyba nie. Aha, czyli przyszedłeś tutaj dlatego, ponieważ mamy WL-kę, ale
nie wymagano mutacji. No jakby no chciałbym sobie pograć ogólnie, bo wydaje mi się, że będzie fajnie. Ogólnie jakbyś nie zdał, to tak ci mówię, 100 zł blika i cię przepuszczę. Okej. Dobrze, to ja słucham. Dobra, no to tak. Andrew Garcia, ja idę po jak wodę. Miał 10 lat, to jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Dowiedział się o tym od razu po tragedii. Wyszedł! Halo! Ja po paluszki byłem! Synu! Gdzie ty jesteś, kondlonie? Muzy! No i ma perma. Ucieczka podczas pytania. Damy emotkę XD. Halo, cześć, cześć. Czy pan ma też zamiar uciekać? O ty, ja się nie boję niczego. Przed chwilą też był taki, mówił, że wszystko umie i z WL-ki. Co ty gadasz? Znaczy widzę, patrzę na werdykt WL-i. Ucieczka. To co, możemy zaczynać? Ja już tu sobie paint odpalę. Jakiego painta, człowieku? Ja mam do ciebie parę pytań ważnych. Jakiego mikrofonu nie lubi Freeze? Wie. Mini Majka. Dobre. Oglądam sobie twój film i tak patrzę, o fajny serwerek, nie? Wbijam sobie na poczekalnię i myślałem, no to sobie trochę posiedzę, nie? I ja tak nie, ja tak... O, może mnie wybierze jako pierwszego, nie? No i pyk. No i klasa. A jesteś bojówkarzem? Nie. A odgrywasz roleplay? Tak. Na pewno? A mogę cię spektrować 2-4 na 7? Możesz. Czy można kłamać na komendach narracyjnych? Jak tak, to jak? Się. Nie, chyba nie można. Dobrze. A jestem znowu przyćpany i proszę mi dać ekran. Czyli na żadnych komendach nie kłamiemy. No. Na 300-400%. 500. Power Gaming. Kto może odgrywać Power Gaming u nas na serwerze? Power Gaming może odgrywać każda osoba. Na przykład Power Gamingiem jest wymuszanie danej akcji roleplay. Dajmy na to, że siedzimy sobie na ławce, jakoś osoba podchodzi i Power Gamingiem jest to, jak na przykład napisze lampa spada na ziomka na ławce. Jednak coś umiesz? Meta zwroty? Na telefonie wpisujesz? Meta zwroty, nie wiem, na przykład jak ktoś na serwerze używa lecisz na wakacje albo na bana, coś takiego. Ale co to są? Nie chciałem przykładu. Co to są? It's kinda sus, widzowie, on, nie, nie pamiętam. On wpisuje. Ale wiem, że to jest... Przykład umiesz podać do git. Na przykładzie samym tutaj się nie kończy, tak? Musisz wiedzieć, co to ogólnie... No słowa nie roleplayowe, tak jak już tam wcześniej dałeś przykład. Mięsień, no nie? No tak, to klawisz, nie? Tak nie mówimy, nie? No wiem. Dobrze. Mówi się mięsień. Co? Nic. Przed chwilą ci wytłumaczyłem, co to jest meta zwrot. Dobra, nic nie było, ja wiem, o co chodzi. Scenkę imersyjną załóżmy, nie? Ty będziesz sprzedawcą, a ja chcę kupić furkę. Witam pana bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W czym mogę pomóc? Proszę pana, ja ogólnie jestem poważnym biznesmenem. Mam kolekcję aut, może pan mnie zna, bo ja już tutaj jestem stałym klientem. Czy pan mnie zna, czy nie zna, bo ja tutaj dużo ludzi właśnie znam, osobistości. Kojarzę pana, wiele razy pana widziałem u nas. Ogólnie jestem kolekcjonerem aut i chciałbym skolekcjonować do swojej właśnie kolekcji kolejnego Mustanga jakiegoś. Mustang klasyczny, cena 100 tysięcy dolarów. A nie ma coś droższego, bo ja wie pan, ja lubię się flexować pieniędzmi. Chyba, że mogę panu zaproponować coś innego niż Mustang. No dobrze, no to pan coś tam zaproponuje. Rolls Royce. Jednego już mam niestety w swojej kolekcji, na razie mi wystarczy jeden. Jakiś Lamborghini. O, dobrze pan mówi, pan zna ten język. To wygląda tutaj z ubezpieczeniem i z wszystkimi rzeczami? Ubezpieczenie jest u nas możliwość wykupić ubezpieczenie. Ostatnio wie pan, kupiłem u was, ogólnie Zentorno kupiłem u was. No i niestety jakiś gamoń rozwalił mi je, po prostu rozpierdzielił szybę. U mechanika jest działane, wszystko się tam ogarnia. No ale po prostu potrzebuję to ubezpieczenie, żeby było na jakieś właśnie, na takich gówniarzy. No to będzie, da się załatwić. Jaka cena by była tego ubezpieczenia? Rocznie, miesięcznie. Dobrze. To ja bym to na rok poprosił. Nawet dobrze ci poszło, daję ci lajka. Wyobraź sobie, że jesteś na Alasce, no i masz przy sobie tylko zapalniczkę i przemoknięty telefon. Co zrobisz, aby się uratować, nie zginąć, po prostu przeżyć? No i opowiedz mi tak na 2-3 minutki. Idzie sobie miś polarny, ja na niego wskakuję, łapię go za kły, mówię: jedź, wistawio, wistawio. On zadupca ze mną w ogóle przez całą Alaskę, przez te topimy się, w ogóle wlatujemy do wody, wszystko. Potem podpływa mama tego niedźwiedzia, on jest jeszcze mały dosyć, nie? Podbiega jego mama, woła do nas: ratujcie się kto może, bo węże jadą. Przyjeżdża furgon z wężami, nie? Normalnie człowiek wąż. Wysiadają normalnie węże z broniami, z kałachami, wszystko. Potem te miśki polarne idą do swojego bunkra, tam składzik broni jest, wszystko. Biorą RPG, nadupcają się, nadupcanka jest taka, że to szok.
Ja wsiadam na jakąś eskortę, w ogóle jednostka speed misiów. Uciekamy w jakieś, nie wiem, przez wody. To się okazuje, że to jest wyspa węży, nie? Bo jest coś takiego jak Snake Island. Dopływamy do tego Snake Island. Tam jest w ogóle milion węży, się dopiero skapnąłem. I tam siadłem, a tam milion węży, nie? Zobaczyłem jakiś bunkier. Zapytałem się, czy mogę kebaba se zjeść. A on do mnie, że kebabów nie mamy, ale mogę ci kulkę w łeb sprzedać. No to ja mu mówię, ja przychodzę w pokojowych celach, zamiarach. Oni tam w ogóle zaczynają do mnie mierzyć i tak dalej. O co tu chodzi, co ja tu robię. Potem zostałem wysłany na wojnę. Jak w 39. Granaty, nie granaty, odrzutowce, wszystko. Generalnie był remis, każdy się wybił, tylko ja zostałem i musiałem żyć sam na wyspie węży. No nie powiesz mi, że to nie było kraty. Tylko pytanie było, co zrobisz, aby się ratować i nie zginąć. Nie zginąłem. Tak, możesz przestać grać węża, WL-kę posiadasz. Bijajcie na Hazer.pl, a ja idę. Nara.